Karol, weź no coś wymyśl, bo lipa. Naprawdę? Szary, mary, hokus, pokus, bęc. Coś wymyśl. No, no i może być. A tobie jak? No zobaczymy, no. Zobaczymy. No a tobie jak się podoba to łowisko? No wiesz, tam się wykąpałem, to teraz warto by coś złowić. No w sumie masz rację, zgadzam się z tobą. To powiem ci, że no, fajne to łowisko wymyśliłeś, zobaczymy jak z tymi rybkami. I posiedzimy, zobaczymy. Tak jest. A więc drodzy widzowie, jak za sprawą różdżki, zmiana łowiska w szybki, prosty sposób. I zobaczymy, co to łowisko nam przyniesie. Czy będziemy dzisiaj z rybką, czy bez rybki. Więc zostańcie dalej z nami i zapraszam na drugą część filmu wspólnie z Karolem oto z tego łowiska. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Nic dodać, nic ująć. Okej. Okay. Karol, weź wyczaruj co innego. Czy już na razie... Nie, czekamy. Czekamy? Czy czekamy. Już mocy nie ma na razie? Nie, moc jest. Jest tak, moc? Tak, no, ale czekamy. Moc jest, tak jak ci powiedziałem rano, nie? Że no. To jest wszystko... Nie nastawiam się dzisiaj na ryby, tylko po prostu przyjechałem, żeby sobie posiedzieć nad wodą. A rybki, żeby... Ryby mogą być tylko dodatkiem. A dodatkiem, aha. No, także to nastawienie jest bardzo dobre i powiem ci, że żadnego ciśnienia nie ma. Nie ma ciśnienia. I sprzęt się wietrzy. Tak, jest taka szansa, że może jakiś bonusik się trafi i będzie wtedy bardzo przyjemnie, a na razie jest przyjemnie po prostu. To nie czarujesz już? Na razie nie czaruję, no. Na razie czekamy. Czekamy, no to jak Karol mówi, to czekamy. I wędkujemy dalej, 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 czekając na te pierwsze skazanie i pierwszą rybę wyholowaną, może z tego łowiska. Na razie, drodzy Państwo, nic. Mam kukurydzę, przygotuję jedno ziarenko kukurydzy. Ok. Kukurydza lipowana w skopeksie, zobaczcie, którą przygotowałem, gotowałem wczoraj, tak widzicie. Tak widzicie, przygotowałem konopie. Zobaczcie, piękne ziarenka. Kiełki puściły i teraz odsadzimy wodę, popaczkujemy. Kukurydzę już popaczkowałem jedną, drugą, trzy porcje, które kukurydzę zamrożę. Jeden, dwa, trzy porcje, trzy, raz, dwa, trzy, bo tu mam haczykową, bo wybierałem kilka ziaren i te ziarna będziemy na nie wędkować, czy na spławik, czy z gruntu i tą mieszankę haczykową, którą wybrałem, zadipuję z kopeksem, a te trzy pójdą do zamrożenia i teraz konopia. Popaczkujemy na trzy. Tu mamy jedną porcję i z tego jeszcze wyjdą dwie, a resztę mieszanki weźmiemy w wiaderko i zabierzemy na jutrzejsze wędkowanie. Tak samo jak tą kukurydzę, która już jest w wiaderku z wodą z kukurydzy. Ona pójdzie do nęcenia. Więc takie gotowanie ziaren kukurydzy i konopi. Mały zapasik do zamrażarki, a resztę jutro nad wodę na gacki z Karolem. Przygotowana była grubsze, twardsze ziarenka i drugą przynętę przygotujemy, czyli dwa ziarka grochu. Weźmiemy i przygotujemy już, nawiercimy i jedna pójdzie na kukurydzę. Druga na kiszony. Groch. Też dwa ziarenka przewiercimy. Znajdziemy tak, żeby nie na łączeniu, nie pękło. Źle. Zobaczcie, jeszcze nie pod kątem. Z tej strony
ziarenko oraz przewiercimy drugie. I da dwa ziarka kukurydzy, raczej grochu na dwa ziarka będzie jedna, a drugi zestaw będzie na kukurydzę, którą gotowałem o zapachu z kopeksu. Pojedziemy z naturalnymi przynętami i zobaczymy tak, aby coś złowić, ale jeszcze czekamy i niedługo będziemy przerzucać zestawy. Karol, co? No to jedną ściągam. No ściągaj. Nie, bo nie dałem rady. Nie ma szans. Nie da, na dwie nie da ja się łowić. Ja z podbierakiem nie nadążam. Tak, ja na dwie, bo co rzut, drodzy Państwo, teraz chwila przerwy, ale ręce już mi bolą. No widać, odpływania. No. Odpływania, drodzy Państwo, ręce mnie nadal bolą. Ale jak widzicie, tutaj wędkujemy, czekam na pierwszą rybę. Miejscowi się zwinęli, nie? No. Miejscowi się zwinęli. No jest nie pora, no ja tak wstępnie mówiłem, że jest taka martwa godzina, jeżeli chodzi o ryby, nie? No ale poczekamy, posiedzimy do wieczorka, zobaczymy, nie? Pierwszy raz jesteśmy na tym łowisku, drodzy Państwo. Zmiana planu za pomocą czarodziejskiej różki, więc zobaczymy, co tutaj uda się złowić, więc łowienie z marszu, bez nęcenia, bo już nie mamy co za bardzo, więc liczymy na przynęty, zanętę, a czy... I szczęście, bo szczęście, drodzy Państwo, tak Karol mówi, też jest potrzebne, bo jak nie, zanęta, przynęta, umiejętności też to nie wszystko, liczy też się szczęście. Więc czekamy, wędkujemy i podziwiamy nasze wędki. Ja swoje stare, a Karol nowe. Ale to ma jechać wiatr, ma jechać, buczeć, huczeć. Śpiewać i grać. Śpiewać i grać i ma być grająco i śpiewająco i wiecznie. Jak to na... No proszę, to mówisz i masz. No, mówię ci, już zaczyna się, już pod podbierak musisz iść znów, nie? No właśnie się daleko nie ma. Daleko nie masz, no ale tak mówię. Mnie ręce bolą, ale od pływania, a nie od ściągania ryb, bo na razie jesteśmy na zero. Tak samo Karol jak i ja, ale koło siebie wspieramy się, tak? No. No. Przynajmniej w kupie weselej. No. Ale zobacz, jakby Sławik ci dzisiaj spływał. Ale jakby szukał ryby. Jakby szukałby, tak? Szukałby ryby w łowisku, a tak to przynęta leży na dnie i czeka, aż coś ją zasysa. Zasysa się mówi? Jak to się mówi? Zaś się? Chyba zaś się. Zaś się. To tak, aby nie zasiało, tobie zasiało i jakiś efekt z tego był. A więc czekamy i dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy dalej w tą wieczną, ale ciepłą pogodę. Ale widziałeś co było? No co było? No Karol, co było? Ubranie było. Jechało? Co tam było? Co miałeś tam? Pokaż moją przynętę. A mówiłaś o tym. I wiesz co to był? Dobrzana. Nabrzane karpia i leszcza. Powtarzaj, przynęta jest, ale jechało ładnie. Ja mówiłem ci, kije masz twarde, w razie zacięcia tego różnie bywa, ale jechało do końca pięknie. Pięknie jechało, drodzy Państwo, więc pierwsze branko, jak? Uśmiech? A żebym się zaczął. Zaczął. Dobra, nabijam podajnik i zobaczcie co się dzieje. I wędkujemy, próbując coś złowić. Branie było piękne. Piękne branie było, ale ryba nie zacięta. Wina też kija sztywny, plecionka jest też, ale wiecie, haki nie są duże. Pokaż. Zobaczcie, drodzy Państwo. O, zaraz podniosę papier. Taki hak.
przynęta, hak nieduży, ale powinno zaciąć się. Ale szło. Mogłeś mu wyrwać przy zacięciu, ale no zobaczymy, więc wędkujemy dalej i już się coś zaczyna dziać, oby nie na zero, oby zaczęły brać. No tego sobie życzymy, więc zostańcie Państwo z nami po krótkiej chwili reklamie, zobaczycie o co chodzi dalej z tym naszym dzisiejszym wspólnym wędkowaniu. Nabijaj i wędkujemy. No, pojechał. Ta sama przynęta, widzisz? No, pomalutku, Karol, bo to jest kij, wiesz. W razie co hamulec, co popuść. Jechał, widzisz, tak wcześniej. Spuścił. Tak? No widzisz, no mówię ci, bo to plecionka. Ja tak samo miałem na karpiówkach, że to samo dużo mi ryb spadało, bo to wiesz. Nie, siedzi. No jest. Leszczyk chyba. Coś wiesz, biło. No bo widzisz, szedł do brzegu. Podbierzesz czy podebrać ci? Nie, no daj, możesz podebrać. No i ładny lesio. I ryba zaliczona jest w pytkę. Mówię ci, że przynęta na leszcza. Dobra, mamy matę. Mamy. No bo masz. No przecież mój przypod. Ty galik bungee, który? Nie, na plecionce. Zobacz. No. Dawaj go. Ile będzie miał? Ze 40 parę. Ze 4 chyba będzie miał. Od 50 jedź. Od 50 jedź. No już. Które jest? No. Tu? Od 50 do... Karol. 50 aha, na twarz. W ten sposób. Ile ma dostaw do 50? 46. Nawet 7. No to 46. No dobra. Wypuszczamy rybkę. Elegancko. Okej. Okay. No idź, uśmiech się pojawia. Jest pyta. No widzisz, ale pierwsza wędka. Oj. Pierwsza wędka chrzest. Karpiówek. I cieszy. Poszedł. No więc gratulacje, Karol. Karol, jesteś na zero i ja. Widzisz, ile miałeś branie? Niedawno. No. I ta sama przynęta. Tak jak mówię, trzeba szczelić się przynętą, ale jest z nas łatwiej, bo jedziemy, drodzy Państwo, na moich przynętach, więc łatwiej nam jest dopasować. I drugi raz branie było na tą samą przynętę. Więc z powrotem zakładaj to samo i wędkujemy. I ja czekam na jakąś rybkę, tak aby nie być na zero. I jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu. Pięknie. Nic dodać, nic ująć. Wędkujemy dalej. A więc jakaś szamka będzie, drodzy widzowie, teraz. Przemiemy sobie kiełbaskę. I zobaczymy, co z tego będzie dalej. Okej, okay. Piluję wędek, próbując coś jeszcze złowić, przynajmniej ja muszę coś złowić, aby nie być na zero i wędkujemy, ale cisza, u mnie cisza i cisza, ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc trzymajmy się tego i bądźmy cierpliwi i wędkujemy i jest okej, okay. A więc... Tu jest, Karolku, chleb. Dobra. Tylko pilnuj kiełbasy. Jest coś, ale niedużego. Tak, mówię, na żółty. Ja przynajmniej na inną przynętę coś tam tuczę, ale niedużego. Niedużego. Zobaczymy tylko, co. Co mamy. Piękna płoć.
Zobaczcie. Płotka, Karola. Ja widzę. Mamy płoć. Zobaczcie, drodzy widzowie. Więc rybkę odczepianej. I zwracamy wolność. I przerzucamy zestaw. I tak mówię, już nie jesteśmy zerowi. Karol Leszczyka, ja mniejszą płotkę, ale nie na zero. Teraz będziemy szamać. Trzy kawałki na łeb. Musztarda jest, chlebek jest. Więc jakiś ciepły posiłek, Karol? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Za cały dzień. Za cały dzień. Ale tak widzicie, jest ładnie. Ciepło i przyjemno. Tylko czekam na te brania. Łowisko nie nęciliśmy, bo nie mieliśmy już towaru. Łódka w samochodzie. Karola zanętowa została. Ale pod wieczór myślę, że jeszcze coś się złowi. Więc czekamy. Czekamy. I zobaczymy, może coś fajnego. Padnie. Szamasz. Tak gotowa to już jest. Lubisz taką? No ty... Nie, no ona jeszcze jest w środku, wiesz, bo ją ciachnęło szybko. Aha, no za duży był ogień na początku. Nie, przy tym wietrze. No i czekamy na coś fajnego. Blisko siebie łowimy, zobaczcie. I czekamy. Ja już szamę. Daj Karol mi już jedną. No to wybieraj tu mocno. Okej. No i smaczne, drodzy widzowie. Szamiemy i widzimy się za chwilkę. A więc jeszcze raz smacznego. I zobaczymy, co dalej będzie. Zestawy przerzucone. No i zobaczymy. Aluchy brudne. No bo teraz snużące przynęty my założyli i zobaczymy, chmury idą, wieje, no ale nic nie zgubię, nic. Zobaczcie, drodzy widzowie, co się dzieje. Są takie chmury, coś tam pada. My siedzimy nieugięci i chcę zobaczyć, co na tym nowym łowisku naszym jeszcze się... Czy uda nam się coś z tego złowić? Po drugiej stronie dwóch przyjechało, widzisz? No przyjeżdżają. No przyjeżdżają pod wieczór. No zobaczymy. Długo pakowania, dużo pakowania, rozkładania nie ma, więc zobaczymy. Przerzucamy, zmieniamy przynęty. No ale nic nie skubię, nic. Dużo jest osób, którzy spinningują, jakieś tam szczupaczki wyciągają, nie? No. Można powiedzieć, że drapieżnik tak. Drapieżnik tak, skubie, bo już kilku klientów, wędkarzy złowiło szczupaka. Jakieś sesje, zdjęcia. Nawet tutaj przyłów był z gruntu, obok siedzą, nie? No, na kukurydze. Na kukurydze szczupaka złowili, wyholowali, wyciągnęli. Przyłów na kukurydze w postaci szczupaka obok. A my... Zobaczcie, zmagamy się z tym wiatrem, który jest dzisiaj niemożliwy. No ale siedzimy, zmieniamy przynęty. No i zobaczymy, co jeszcze skusi się. Zobaczymy. Ja powiem, że jeden podajnik źle zawiązałem. Branie było, przycięłem. A tu podajnika nie było. Odwiązany był, nie? No, odwiązał się podajnik na węźle. Co dziwne, bo cały czas przerzucałem, rzucałem, ściągałem, aż w końcu przy braniu puścił węzeł. Ale cóż, tak też bywa. I wędkujemy w ten wieczny dzionek. Branko było i coś się zbyło. Chyba, że płynie do brzegu, ale nie, było, spadło.
spadło, drodzy Państwo. A widzisz? Mówię ci, że będzie na popka. Mówię ci, że na tego będzie branie. Więc zobaczcie, snuży dalej. Snuży, dobra, niech zostanie. Przerzucamy. Więc, drodzy panowie, jest taki temat. Przypon, koszyczek i tutaj będzie przynęta pop-up i będzie tyle. O, w tej pozycji to gdzieś około 4 cm nad podajnikiem. Dodałem więc szrocinkę. Ty co mówisz? Że to nie zda efektu. Jeszcze raz powtórz moim widzom. Co? To, czy zda efekt. No powiedziałem ci, ja uważam, że to jest jakieś dziadostwo. Dziadostwo, okej. Okay. To teraz, drodzy państwo, założymy przynętę pop-upka i Karol uważa, że to jest dziadostwo. I teraz musimy się przekonać, czy Karol miał rację, czy Pysa wymyślił coś, aby przechytrzyć rybkę i złowić jakąś rybeczkę na ten zestaw. Tylko weźmiemy trochę niżej, szrócinkę ciutkę niżej. Ok, i tak to będzie się prezentowało. Dobra. Ok, zarzucane. Drodzy państwo, ta sama śpiewka, tylko tutaj dodamy pastę wolframową. Teraz będzie długo słońce. Wyczekiwamy. Tylko nie wiem, czy tu mam. Nie wiem, czy mam w tym zestawie. Jest, jest pasta. Bo tutaj jest kółeczko, to damy wolfram i zastąpi nam to śrucinę. Czyli pasta wolframowa, aby była przynęta w odległości nad dnem 2 cm. Pasta wolframowa, większy kawałeczek. Teraz ładny stożek, trochę zaokrąglimy, tak aby to jakoś nie musi ładnie wyglądać, tylko żeby równo mniej więcej tam jakoś to było. O, powiedzmy tak, nie musi być idealnie, drodzy państwo. Więc przynęta, tym razem damy mocniejszą. Jak Karol mówi, że to nie da efektu, to mu teraz pokażemy, że się myli. Ok, i tak prezentuje się. Trochę tu weźmiemy ładniej. Tak prezentuje się mój drugi zestaw, który będzie tyle nad podajnikiem. Kuleczka pracowała. Ok. Trigalik bungee w razie samozacięcie. Hak się odwraca. No i łapie. Ale czy złapie? Zobaczymy my za chwilę. No, jak to mówiłeś? Nie ma ryby. Nie ma. Dlaczego? Nie ma. Nie ma ryby. Nie ma ryby. Nie ma. Dla widzowie nie ma ryby. Nie ma. Nie ma. Tak? To samo. Nie ma ryby. Nie ma. Zimno. Ja bym wypuścił. No, tyle powiem. Ja bym wypuścił. Zimno się zrobiło. Ale wypuściłbym. No. Ale nie mam ciała. Nie masz co. Nie mam ciała. Wypuściłbym, ale nie mam ciała.
Najpierw trzeba złowić, żeby wypuścić, a nie ma cio, nie ma. Nie ma. Nie ma ryby. Nie ma. Ale się siedzi, twardo się siedzi. Tak. Się twardo marznie. Ludzie w zimowych ciapkach chodzą, a płyzia, pyzia, pływa, tak? Ze spawikiem. Ze spawikiem. W siębach jak... Jak to? Jak... Kto tak pływa? Wszystko jest, nawet majtek nie ma, nie? Majtek nawet nie ma, bo nie wyschły. No. Nie zdążyły. I zobacz, jakie straty. Same straty. Same straty. Ryb powiem nie ma. Ci tak, że poświęcenie nasze, znaczy się twoje to już jest w ogóle mega, moje jest spore, ale twoje to już przekracza wszelkie bariery, że wyszedłeś na tym tak, żeś został nawet bez majtek. Tak. O te ryby. Tak, dzisiaj faktycznie jestem bez majtek. O te ryby. I tak powiem ci nawiasem, że mógłbyś teraz to udowodnić. No. Zrobisz sobie takiego liścia albo zamarzesz te twarze, jak te twarze i będzie no, dobrze. Ale zaśpiewasz mi, od kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż ze wąga. Ludziom na złość coś. Adam i Ewa, dobra. Wędkujemy na Adama. Na Adama, tak. Ale drodzy Państwo, to jest taki sport, że zobaczcie. Tracimy na przynęty, zanęty, podajniki, spławiki, a bez majtek chodzimy. Tak w moim przypadku. Ale tak to jest. Szybki Karola teleport na nowe łowisko. I dalej czekamy. I dalej czekamy. Od rana dalej czekamy. Tak. A ryb jak nie było? Tak nie było. Tak nie ma. Ale na zero nie jesteśmy. Nie. Honor uratowany. Tak i nawet odnotowaliśmy po branku plus. Plus. Tak. Plus. I to, drodzy Państwo, się liczy. Kiełbasa zjedzona. Na łonie natury. Na łonie natury. Zawsze to inaczej smakuje niż w domu. Niż w domu, tak. A że kaszanka się spaliła. No to cóż, to tylko kaszanka. To tylko kaszanka. A że kaszanka się spaliła, to drodzy Państwo, to tylko... To jest nowa wersja wędzonka. To tylko kaszanka, nie miał kto pilnować, bo tak nam ryby brały. Dobrze, okej. Zobacz, sępy przyleciały, pa. Patrzcie, zaraz nas zaatakują. Zostały im kukurydzy, nie? No może. No i tak, drodzy Państwo, tak to leci. Czekamy, aż coś pyknie. Może jeszcze coś się... uda nagrać dla Was, więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy, co jeszcze się na tej wodzie wydarzy. Cześć Karol i znów słońce świeci. Słońce to jest zbawienne, powiem Ci, przy tym tak. No od razu cieplej się robi, nie? Tak, na serce. Ale mamy taką pogodę. Kurde, powiem Ci, że zastanawiałem się, czy wziąć tą kurtkę no. I dzisiaj faktycznie lepiej nosić niż się prosić. Tak. Nie wytrzymałbym. Tak? Ja bym cię ciągnął za uszy do domu. No a ja zobacz. No ty to jesteś w ogóle. No. No wiesz, jakbym je zerwał spawić, to jeszcze lasbym w las. Myślę, że tak. No, tam to wiesz, 6 metrów było, nie? I 13 stopni. No ale w sumie tam jeszcze się nie kąpałeś. Tam nie. No to trzeba było zadebiutować. Nie, ale wtedy z rybą pływałem. A nie, no tak. To pływałem, tak. Przepłynąłem się trochę. A przynajmniej w tym roku debiutowałem. No w tym roku tak, debiut był. Już możesz odhaczyć w kalendarzu. Tak, no. Fajka. Tylko problem, że to nie grudzień, ale aż maj. Ale. A kiedyś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Tak. Teraz już systematycznie miesiąc w miesiąc. Będą na moich filmach. Kąpiele z pyzą, drodzy Państwo, na moich filmach, więc kupcie sobie motylki, ręcznik, okulary do pływania. Tak. I krem z filtrem. I krem z filtrem, żeby sobie dupci nie sparzyć. Odparzyć od siedzenia przy moich filmach. Ale to zawsze... A ty masz, Karol, filtr? Tak, mam. Ilu procentowy? No, obecną chwilę na okularach na razie, bo tych oczu lepiej, żeby się nie widzieli. Okej. Okay. Ale ja sam sobie filtr taki muszę załatwić. No, powiem ci, no. Przynajmniej chociaż plus jest tego, że jest wesoło, bo... No, nie, ale ja filtr muszę taki sobie załatwić. Bo jak ostatnio z tobą jeżdżę, to nie mogę nic złowić. A mi się dupa już odparza. No cóż.
odświęcenia. To jestem jak talizman dla ciebie. A nie, tu wiesz, nic nie bierze. Nie bierze, ryby nie biorą. Panowie, panie, słonko jeszcze troszkę wysoko, pomału, niedługo będziemy kończyć tą imprezę, ale dalej czekamy. Na tej mam dwa ziarka grochu, a na tej mam ziarko kukurydzy, którą gotowałem. Zobaczcie jeszcze raz. I tu mam ziarko kukurydzy, a tu dwa ziarka grochu. No i zobaczymy tak, żeby wypróbować, jak nie jedno przynęte, to drugie, tak aby upewnić się mniej więcej, czy na kukurydzę może tu bierze, może na groch. Wiecie, jesteśmy pierwszy raz na tej miejscówce, na ślepo siedzieliśmy akurat w Łowinie z marszu, tutaj na tym stanowisku. No i wiele o tym nie powiemy, no łowimy jak łowimy, tak wszędzie się łowi. Długość na klipie wyznaczona z gacków. Na czterech wędkach mniej więcej obławiamy w jednym miejscu, tam zostaje z podajnika zanęta. No, no i nic nie skubi, nie skubię, więc dlatego zmiana przynęt. I tyle, no Karol, coś o ciebie? No pewnie. No. No co ci mogę więcej powiedzieć? Powiedziałeś tak, jakie no, są fakty, no. No ale po głębszym zastanowieniu się, no musi mieć to jakiś czynnik, tak? Ja uważam, że to jest pogoda, po prostu pogoda, szalejąca pogoda, gdzie z dnia na dzień po prostu się systematycznie zmienia. Tak. I ta ryba po prostu ona sama nie żeruje. Tak. No, i to jednego jest... dnia, co byliśmy na Chorzewie, był upał. Tak, a następnego dnia była różnica temperatury. Co ja pojechałem do Morawicy, śnieg padał. Na noc było 26 stopni różnicy. Tak. No no dwa dni później. Tak. Dwa dni później to było, bo ja nie pojechałem na następny dzień, no, tylko ja, za dwa dni. No jakoś była bardzo duża różnica. Tak, że śnieg padał jak w Morawicy no. Byłem, co robiłem test zanęty. To jest nienormalne. Tak, no. W jednym dniu się opalam. Drodzy Państwo. Z tego roku. Zobaczcie, skóra jeszcze schodzi. A dzisiaj marznę i wtedy w Morawicy tak samo marznę, przecież śnieg pada jak test zrobiłem. Co jeszcze tego chruściki zbierałem w wodzie, to śnieg padał. Rano było 2 stopnie, zrobiłem screen, rzuciłem i 2 stopnie było, to ponad 20 stopni różnicy w ciągu 2 dni. No to szału nie ma, ryba też głupieje. Tak, koledzy tam sądowali, już jeszcze raz powtarzamy, że ryba w toni stała, tak? Całkowicie. I tej ryby praktycznie w ogóle nie było. Tam 5 sztuk nali, czyli pływali tam, gdzie 3 dni nęcą. Sypali 3 dni, tak jest. 3 dni sypali, marker był, wypłynęli i powiedzieli, że jest 13 stopni. Ryba może podeszła pod tak. Zapach, ale w ogóle nie żerowała. Nie żerowała. No, podsypali zanętą no. Dobrą, chcieli zobaczyć, a ryba tak stała w toni. 5 sztuk naliczyli tej ryby, bo mieli dobrą echo sondę. No i powiedzieli, że za wcześnie jeszcze na gacki. O miesiąc za wcześnie. No. I przez 3 dni dwa karpie po 3 kilo, tak? Tak, no tak powiedział. Tak powiedział, że dwa karpie przez 3 dni, 3 noce po 2 kilo. Sprzętem. Czyli z pontonem, co wywozili, powiedzmy, no, nęcili. Typowi karpiarze, no, nie? Ty, no widać, to typu, tak. Wyniki mieli, no i... Pokazywali zdjęcia, no. Stwierdził, że jeździ te gacki od lat 90. Od 90 roku, no. No to już jest kupę lat, także to łowisko zna... Tak. Doskonale bym powiedział, tak. Nie? To powiedział, że za wcześnie jeszcze jest na gacki. Ryba w toni. I nic nie reaguje na zanęty, więc dlatego teleport. Szybko spakowaliśmy się, szybka piłka. No i przeniesiemy się na drugie łowisko, ale widzicie. Robiliśmy co mogli. Robiliśmy co mogli, abyśmy byliście zadowoleni, żebyście jakąś rybę zobaczyli. Chyba jesteście zadowoleni z tego leszcza i z mojej płotki. Już nie mówię o tej przypalonej kaszance, której nikt nie chce, nikt jej nie lubi, nikt jej nie będzie chciał i nikt jej nie zje. Może jakiś pies przyleci, zje ją, no ale staramy się, więc niedługo będziemy kończyć. I tak to mniej więcej leciało, nie?
A jak zakończy się dzisiejszy wypad, jeszcze przez chwilę zobaczycie w dalszej części filmu, czyli pod koniec filmu. Tak, Karol? Oczywiście. Oczywiście. Drodzy Państwo, widziałeś, co to było? To było wskazanie. Wskazanie i to kukurydza. Ale zobaczymy, czekamy. Kukurydza jest twarda. Wskazanie. Drodzy Państwo, było... Ewentualnie coś przepływało. No mogło, ale nie zobaczymy. Karol, jak coś, to ja przerzucę obydwie. Żółta kukurydza, wiesz, zapach jest cudny. Kukurydza twarda, żółta, wiesz, tutaj... Nie, zobaczymy. Ale czekamy jeszcze, ale kukurydza podciągnęło lub ewentualnie coś przepływało. Ale tego już się nie dowiemy. Więc czekamy. A ja ściągnę delikatnie i założymy nową, świeżą kukurydzę, bo tamta była przesknięta trochę, wiesz. I z ciekawości jeszcze, czy jest ziarko, czy nie, co i jak. I założę świeżą tą, co przygotowałem, gotowałem. Drodzy Państwo, jest kukurydza, ale założymy świeżą. Świeża. To jest chwila. Wybierzemy ziarko. Zobaczcie, jaka piękna. Jedno ziarko. Nawiercimy. OK. I założymy na zestaw. Na zestaw. Zobaczcie. I to jest świeże jedno ziarenko. Figarik bungee. I zarzucamy na tą jedną kukurydzę. OK. Albo nie, ja nie wiem, co się stało. Przebranie miałeś. Przebranie wziąłem. Chyba musiało być. No, przebrania teraz się zaczną. Przysięgnij. Załóż go. No weź z tej strony. Poczekaj, ja trzymam, bo już kimi spadnie tam. Daj mi wędkę, a złap swoją. No. Złap swoją wędkę. O. Ale podnieś ją do góry. Okej. Okay. Dobrze, drodzy Państwo, ściągamy pomału. Więc, drodzy Państwo, ściągamy pomału. No Karol, zawijamy się. No i powiedz coś od Ciebie. No tak już na koniec krótko, nie ma co filozofować, bo my już w czasie filmu teraz pod koniec... Powiedzieliśmy, jak sytuacja wyglądała, no nic. No poczekaliśmy i zobaczcie, ile już prawie, która godzina była? No już jest 8 dochodzi. Kombinowaliśmy na wszystko, co się da. Zobaczcie, kukurydza. Zrobiliśmy wszystko, co wpadło do głowy. Kukurydza, zobaczcie, wszystko. A generalnie efekt, jak nie było, tak nie. Tak nie ma. I tyle, no co ci mam. I tak to leciało. Więc zawijamy się, drodzy Państwo. Wypad zaliczony, dwa łowiska. Szału z rybami nie było, jak to na moich filmach. Po prostu ostatnio coś pechowy ten sezon zaczął się, czy to na rzece, czy wszędzie, ale nie na zero. Karol zaliczył rybę 46 cm, 7 leszcza, ja płotkę taką z 20 cm. No nie jesteśmy zerowi. Podanik się rozwiązał, kilka brań jeszcze było u Karola to samo, ale ryby mu spadało na plecionkę.
No, no i tyle, no. Gdyby to były ryby, to one by się zacinały. Zacinały i tak to leciało. Sprzęt nowy wypróbowałeś, jesteś zadowolony chyba. Nie, no, z tej okazji, którą kupiłeś, pokrowie z anakonda, podpórki, wędki, no, kowrotki, sprzęt. Cały sprzęt, łódka, jak widzieliście, też zadowolony z nowego nabytku, bo tanio chłopak wyczaił, no, kupił, jechał. Tanie to zależy dla kogo tanie, no. Kilka tysiączków poleciało, nie? No ale wiesz, ja... Jakbym kupił w sklepie, tak, zgodzę się, że zapłaciłbym dużo więcej. No, no to mówię, kilka tysięcy, no ale wiesz, no wszystko kupiłeś, wszystko no. Masz, co jest potrzebne. I trochę rzeczy, akcesorii, no... Fotel, nowy, łódka, no to no trochę poszło. Teraz mogę jeździć godnie z tobą na ryby. No ale widzisz, na które? No na które? Na które? No my już różnie kombinujemy. Nie, no, na komercję na pewno się nie skuszę. To odpada, bo już to nie by był pyza na swojskich wodach. To na komercję się nie skuszę. Czekamy na lepsze czasy, na lepsze, lepszą pogodę, lepsze ryby. Cieplejsze dni, wtedy będą nocki, łódka jest, wszystko jest, będziemy nęcić. W tygodniu zanęcimy sobie miejscówkę, później pojedziemy, podsypiemy i będziemy wędkować i czekać na efekty. A tak łowienie z marszu, nawet nie wiemy co tutaj jest, jaka głębokość. Marker mi się zepsuł, widzieliście to na gackach. Więc trzeba go podkleić, bo tak to bym tutaj rzucił i mniej więcej bym wiedział co i jak. Łowienie z marszu, pierwsza miejscówka. No i tak to leciało. Dobra, rozgadałem się. Moi drodzy widzowie, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek. No i tak to leciało, nic do analizują. Siema, pyza i Karolek, siema. A, ja pozdrawiam tego widza, beka czy nie. Którego? Tego widza, beka czy nie. A, beka jakaś widza. Beka czy nie, on coś tam... Aha, i ja przy okazji zapomniałem, pozdrawiam kolegów wędkujących z NSK, swojej pracy. Pozdrowienia, siema, w szczególności koleżkę Rafała. No następnego, siema pyza.